Mamy początek kwietnia i jak widzicie Państwo, w Dzierżoniowie ruszyły prace inwestycyjne związane z modernizacją, remontem czy budową nowych dróg. Jak co roku taki szeroki wachlarz mamy tych działań i zawsze mówię, że tamten rok czy każdy rok jest trudny, następny będzie łatwiejszy, natomiast wydaje mi się, że można to powiedzieć z satysfakcją, że rok 2017 też będzie bardzo obfity w takie modernizacje. Rozpoczęliśmy już modernizację najważniejszą w Dzierżoniowie, to znaczy najbardziej kosztowną modernizację ulicy Akacjowej i ulicy Złotej, właśnie od Akacjowej aż w kierunku na Włóki do samych Włók. To jest zadanie 5-milionowe, ja już mówiłem o tym, przebudowa ulicy Akacjowej, wykonanie nowego oświetlenia, odwodnienia, ścieżki pieszo-rowerowej, oczywiście nawierzchni drogi. Natomiast na odcinku od ulicy Akacjowej do Włók też poszerzenie, wzmocnienie drogi, ale przede wszystkim wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, która ma charakter rekreacyjny, który też łączy się oczywiście z bezpieczeństwem. Będzie można tam swobodnie przechodzić, przejeżdżać tą ścieżką, wykorzystywać ją w różnych celach. Drugie zadanie to jest przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku 300 metrów. To jest droga, która od kilkunastu praktycznie lat jest drogą szutrową. Zostało tam wybudowane już kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. No i dla tych mieszkańców to jest bardzo ważne zadanie, czyli będzie nawierzchnia asfaltowa, oczywiście też z odwodnieniem, oświetlenie już jest wykonane. A co ważne, to ta droga będzie się łączyła z ulicą Kamienną, którą zaczynamy wykonywać. Sprzedajemy tam działki pod budownictwo jednorodzinne, więc powstanie nowy obszar w Dzierżoniowie budownictwa jednorodzinnego i uzyska właśnie dwa nowe ciągi komunikacyjno-piesze. Kolejne zadanie, które rozpoczynamy za chwilę, to jest budowa ronda przy zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i Kopernika. Rondo wykonywane wspólnie z województwem dolnośląskim. Też ten układ komunikacyjny, który teraz jest dosyć karkołomny, zostanie uporządkowany, ale przy okazji też zostanie wykonany ostatni odcinek ulicy Batalionów Chłopskich, czyli od mostu przy Młynie aż do skrzyżowania ulicy Wierzbowej i Andersa. Z takich mniejszych zadań, wartościowo mniejszych, natomiast też bardzo ważnych dla Dzierżoniowa, dla układu komunikacyjnego i dla mieszkańców tych terenów, oczywiście robimy inwestycje drogowe na osiedlach mieszkaniowych. To już od kilku lat wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową mamy tutaj porozumienie i w tym roku będzie wykonywana ulica Szafirowa, czyli to jest nowa droga, gdzie też są już wybudowane wszystkie domy jednorodzinne i trzeba tą drogę wykonać, ale również droga na osiedlu Różanym, od ulicy Sikorskiego w kierunku pawilonów handlowych, w kierunku budowy tego nowego bloku, który teraz przez spółdzielnię mieszkaniową jest wykonywany. A chodniki to również jest ulica Lipowa w innej części miasta. Natomiast na osiedlach przy ulicy Korczaka ostatni odcinek chodnika, który zyska nową nawierzchnię, będzie po prostu bezpieczniejszy. A co ważne, też chciałbym zasygnalizować, że na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się bardzo duża i ważna inwestycja, co prawda województwa dolnośląskiego, ale tutaj bardzo mocno naciskaliśmy na Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei i Marszałka Województwa, żeby to zrobić. To jest mianowicie wyremontowanie pogwarancyjne drogi Dzierżoniów-Bielawa. Jak wiemy, ta droga została wykonana kilka lat temu. Niestety wykonawca nie sprawdził się tam. Materiały użyte były materiałami wadliwymi. Okazało się, że po remontach, naprawach nie zdało do egzaminu i właśnie na przełomie kwietnia-maja województwo rozpoczyna wykonanie nowej nakładki, która już zupełnie tutaj powinna ten problem załagodzić. Natomiast przy okazji również będzie wykonany przejazd kolejowy właśnie na tym ciągu drogowym. Też walczyliśmy tutaj bardzo długo z kolejami państwowymi, żeby taka modernizacja była wykonana. Już mamy teraz pewność, że właśnie długi weekend majowy ten odcinek kolejowy zostanie na kilka dni zamknięty i w tym czasie właśnie Polskie Koleje Państwowe wykonają modernizację tego przejazdu kolejowego. Mówiłem o tych zadaniach, które są realizowane już albo teraz, albo będą za kilka dni czy tygodni, natomiast oczywiście druga połowa roku też jest tym okresem, kiedy kolejne działania drogowe, komunikacyjne, dzierżoniowe się odbędą. Najważniejsze zadanie dla całej aglomeracji dzierżoniowsko-bieszycko-bielawskiej i Piławy Dolnej i Górnej to jest budowa obwodnicy Dzierżoniowa. Już od lipca czy od sierpnia na pewno w wakacje wykonawca wejdzie na wykonanie pierwszego etapu tej obwodnicy, czyli od ulicy Świdnickiej będzie rondo na wysokości salonu Skody przez strefę ekonomiczną i zakończy się ten etap rondem na ulicy Kilińskiego, czyli na wyjeździe z Dzierżoniowa do Bieszyc. To zadanie jest zaplanowane do wykonania do roku 2019, ale już rozmawiamy z województwem, żeby właśnie kolejne etapy
zachodziły na siebie, czyli żeby nie czekać na zakończenie tego i dopiero będzie robiony kolejny etap, tylko żeby one się zazębiły. Natomiast też duże zadanie inwestycyjne, nie tylko drogowe, ale takie obszarowe, to jest oczywiście to nasze centrum przesiadkowe, gdzie oprócz dworca, oprócz tego układu parkingów, będzie również odcinek dróg modernizowany, czyli ulica Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza to jest tutaj od przejazdu kolejowego przy ulicy Kilińskiego, aż do skrzyżowania z ulicą Krasickiego, łącznie z tym mostem zabytkowym. Cały ten odcinek będzie wykonany. Na tym odcinku skrzyżowanie właśnie ulicy Sienkiewicza z ulicą Kolejową zyska nowe rozwiązanie, czyli będzie tam rondo i cała ulica Kolejowa tutaj od Kilińskiego, aż właśnie do tego ronda też będzie zmodernizowana. Także duże wyzwanie, dużo przed nami prac i tutaj oczywiście jak co roku proszę mieszkańców o wyrozumiałość. No nie da się niestety wykonać tych zadań bez jakichś utrudnień komunikacyjnych, ale gwarantuję, że te utrudnienia będą najmniejsze, jakie tylko możliwe. Oczywiście plany układów komunikacyjnych w czasie remontów są optymalnie przygotowane i powinny te remonty przebiegać jak najmniej uciążliwe właśnie dla mieszkańców i dla przejezdnych, którzy tymi terenami będą się poruszali.